Siemanko, ja jestem Lucek, to jest GTA 5 Tuning kolejnego samochodu, który nazywa się Flash GT, Flash GT. Znacie go pewnie, czy nie znacie go pewnie? Jest już w GTA Online, możecie sobie go kupić, jeśli chcecie. Wygląda sobie tak, tutaj dookoła już w grze pojawiony. I z wyglądu przypomina Forda Focusa, jakąś rajdówkę chyba z grupy A, tak to się nazywało, grupa A. I pewnie tak na pierwszy rzut oka, jak popatrzycie sobie na niego tutaj w środku i na zewnątrz, to pomyślicie, że to jest jakaś zwykła modyfikacja, jakiś samochód stworzony przez jakiegoś gracza i dodany do gry. No bo tak w środku jest pusto, w zasadzie sama jakaś tam karoseria i nic więcej. I gdybym nie siedział w takim samochodzie rajdowym, a konkretnie takim bardziej dakarowym, to też bym tak pomyślał, też bym pomyślał, że o kurczę, jest to słabo zrobiony samochód i w zasadzie nic w nim specjalnego nie ma. Ale w rzeczywistości tak jest, że te samochody są mega, mega odciążone i w środku w zasadzie nie uświadczymy nic więcej poza fotelami, kierownicą, drążki zmiany biegów, drążkiem do hamulca ręcznego ewentualnie i tyle. I powiedzmy jeszcze deską rozdzielczą, no i klatką bezpieczeństwa czy usztywniającą. Więc ten samochód wygląda całkowicie w porządku, chociaż wydaje się taki jakiś nieukończony w grze akurat konkretnie, no nie? No dobrze, tutaj mamy taką shooterową traskę, przejedziemy się nią i pojedziemy sobie do salonu tuningowego i powiem wam co nieco o prowadzeniu tego samochodu. To jest też ciekawe na temat tego auta i dosyć fajnie odwzorowane w GTA, mimo że to jest, wiecie, to nie jest gra wyścigowa, ani jakiś tam symulator jazdy autem, a mimo to te rajdówki często mają bardzo niską moc początkowo, mają małe silniki, małe pojemnościowo, ale mają one dużo mocy, więc ta moc na początku przy starcie nie jest jakaś ogromna, co też sprawia, że samochody mają dosyć dobrą trakcję i czasami jak zarzucimy, wow, czasami jak zarzucimy sobie samochodem, gdzieś tam tutaj pyk, tak, to on czasami bardzo, bardzo rusza po prostu. Jak tak nim sobie jeździłem, zauważyłem to i to jest dosyć ciekawe, to pokazuje, że ten samochodzik naprawdę ma niską pojemność, małą pojemność silnika, dzięki czemu nie uzyskujemy od razu od niskich obrotów takiej dużej mocy. Oczywiście to jest taki, myślę, że smaczek dodany przez Rockstara, który docenią na pewno fani motoryzacji. Dla mnie, no, jest to ciekawa sprawa. Samochód ogólnie podoba mi się, bo przypomina mi Forda Focusa z przodu, z tyłu to nie wiem, jakąś tam może Subarkę, czy jakieś Renault Megane, czy coś takiego, a z boku to już całkiem, nie wiem co to może być. Chodzi mi o ten tył zwłaszcza, taki zaokrąglony, może rzeczywiście to jest jakieś Subaru, czy coś takiego. Ale ogólnie jest bardzo fajny. Podejrzewam, że nie będzie tutaj dużo opcji tuningowych ze względu na to, że ten samochód już jest dosyć mocno stuningowany, poszerzony i w zasadzie co możemy w nim tutaj zmienić? Mamy hardkorowy spoiler, mega poszerzenie. Ładnie to wszystko wygląda i komponuje się już teraz przed tuningiem. Nie wiem, co tu można by było w nim zmienić poza kolorem i ewentualnie jakimiś naklejkami. No ale sprawdźmy, chodźmy sobie do garażu tuningowego. Specjalnie na takim zadupiu wybrałem garaż, żeby można było się wczuć w ten klimat offroadowy. Dobrze, hamulce, silnik, pyk, wydech. No i tutaj trochę, czekajcie, mamy trochę tych opcji, czy nie? Coś tam jest, będzie można zmienić spoiler. No to ciekawe, no dobra, to w takim razie jedziemy. Wydech, możemy sobie dać jakieś. Możemy dać z boku. No. Ale wiecie co? Mi tak z boku nie pasuje zbytnio w rajdówce. Ogólnie lubię wydechy z boku w samochodach, ale jakoś tak pasuje mi tutaj po środku ten wydech. Ładnie to wygląda. Przedni zderzak. No nie! Można sobie dodać dokładkę, czyli jeszcze możemy dosyć mocno obniżyć ten samochód. To jest ciekawe, wizualnie oczywiście, no nie? Maska karbonowa, wyścigowa. I czym ona się różni w zasadzie od tej fabrycznej? No niewiele, jest taka bardziej gładka, co? Nie ma tych wlotów po bokach. I w zasadzie tyle. Tu możemy mieć całkowicie taką gładką maskę, jeśli by ktoś chciał. Mi to się podoba, więc taką sobie zamontuję. Światełka, pyk. Zestawy neonowe? Nie no, chyba w rajdówce to nie bardzo. No i oznaczenia. Tak myślałem, że będzie można naklejki jakieś sobie tutaj zamontować. Okej. Takie. O, tutaj to z takim jakby gradientem czy coś? Nie. Aha, bo tutaj mamy chyba metaliczny kolor na tym samochodzie. Ty, ten żółty wygląda spoko. Co to jest?
No. Można ciekawą rajdówkę z tego zrobić. Spoko. Ty, zobacz tutaj, jakie pomalowane tak. Spoko. No dobra, to jest ciekawe. To jest takie jedyne w swoim rodzaju malowanie w GTA. To jest bardzo ciekawe. No dobra. Dam sobie takie zielone. Będziemy musieli oczywiście zmienić kolorek do tego. Więc tak, kolor podstawowy dajmy sobie. A zobaczymy, jak w chromie wygląda. No, w chromie? Ciekawie, tylko na zewnątrz, bo tutaj jest słabe oświetlenie akurat w garażu, ale jakbyśmy wyjechali na zewnątrz, to by głupio wyglądało, krótko mówiąc. Więc co by tutaj za kolor sobie wybrać? Może jakiś taki ciemny czerwony? Nie, bo tu chodzi o to, żeby z tym dołem się komponowało fajnie. Ciemny czerwony nawet wygląda, bo to wygląda jakby te niebieskie płomienie opalały go tak do góry, ale zielony? No. A zielony wygląda ciekawie. Znaczy w garażu. Ciemna zieleń. Zobaczmy. Zostawimy to na razie i zobaczymy, co będzie na zewnątrz. Dajmy sobie do tego jakąś perłę. Kurde. Ciemny ten garaż trochę, co? Tak nie bardzo pod ten tuning. Bo tutaj musimy dobrać dobrze kolor. Najwyżej pojedziemy sobie jeszcze do innego stanu tuningowego. Zobaczymy. Dobra. Mamy kolor. Kolor dodatkowy. Co tutaj się zmienia? Wow. A, dobra. To są te elementy zewnętrzne. Są te elementy zewnętrzne, dajmy sobie jakiś taki kolor, który będzie pasował nam do jakichkolwiek elementów, na przykład do jakiegoś takiego, może do tego napisu, o, w ten sposób. Czyli musimy znaleźć taki niebieski, jasny, benzynowa zieleń, coś takiego. Jakiś taki gejowaty, ja nie wiem, czy to jest zielony bardziej, czy to jest niebieski, kurde, ciężko mi powiedzieć. Ej, coś podobnego do tego, a może na czerwono? Do znaczku Wapit by nam pasowało? Do znaczka Wapit by nam pasowało. Spróbujmy coś tutaj dobrać. Może właśnie taki? Ech, nudno trochę wygląda taki kolorek. To już może. Dajmy ciemną zieleń i tyle. Kolor wykończenia. O, tutaj się zmieniają te pianki na klatce bezpieczeństwa. Dajmy sobie je jakieś takie. Morska zieleń. Wszystko zielone będzie. Dach. O, możemy mieć tutaj sobie wlocik. Okej. Możemy mieć aha, w kolorze. I z flagą. Oznaczenie, według oznaczenia. Okej. Karbonowy. V2 karbonowy. One czymś się chyba od siebie różnią, ale cholera wie. Cholera wie czym. Dajmy sobie karbonowy tak na pasek, wapi, tracing, progi. Co tu się kurde zmienia? Aha, dobra, odstające jest delikatnie, ale tak z boku to ciężko dojrzeć. Nie? A, i wyścigowy mamy taki jeszcze z zakończeniem, z taką lotką tutaj koło tylnego koła. Niech będzie sobie karbonowy. I spoiler. No ciekawe, co tutaj jeszcze możemy sobie zmienić z tym spoilerem. A, okej, możemy mieć naprawdę konkretny spoiler tutaj z tyłu i rzeczywiście do tego samochodu taki spoiler pasować będzie. Czyli ja myślałem, że to już taki jest unikalny spoiler i zmieniać go nie będziemy mogli, a tutaj okazuje się, że rzeczywiście zmienić go sobie możemy. Mi pasuje ten chyba, znaczy odpowiada mi, podoba mi się najbardziej ten największy. I ciekawe, bo on jest też najtańszy tutaj w singlu, oczywiście w online będzie to inna cena. I teraz tak, zawieszenie. Możemy sobie obniżyć, zrobimy z niego taką rajdówkę szosową. Co wy na to? Okej, więc to mamy tak. Teraz skrzynia biegów. No, staty, przyczepność, zobaczcie, wymaksowana. Przyspieszenie wymaksowane. To sobie poinstalujmy tutaj wszystko, co się da. Felgi są takie chyba standardowe, no nie? To są chyba jakieś luksusowe. Czy to nie są czasem te? No, zobaczcie, trafiłem. To są te felgi. Ale my damy sobie właśnie te karbonowe, dlatego że, zaraz wam pokażę fajną rzecz, możemy sobie tutaj zmienić obramowanie i to będzie wyglądać bardzo fajnie. Dajmy sobie jakiś taki niebieski i możemy dać projekty, ktoś chce, będzie fajnie wyglądało dla takiej rajdówki. Spod opon, nie wiem, tam dajmy jakiś, może zielony, nie wiem, brązowy, żółty, niebieski dajmy może. Okej, i to chyba będzie wszystko. Możemy dać limuzynowe, ale w rajdówce to nie pasuje. No i tyle. W sumie myślałem, że naprawdę bardzo mało opcji będziemy mieli w tym samochodzie, a się okazuje, że jest sporo. Jest to chyba unikalny spoiler. Nie widziałem w żadnym innym samochodzie, żeby taki spoiler był, jak w tym samochodzie, dostępny do zamontowania.
Myślałem, że jeszcze z tylnym zderzakiem coś uda się powalczyć, ale i tak jestem zaskoczony mnogością funkcji w tym aucie, bo zobaczcie, dosyć fajnie można było sobie stuningować. Chodźmy może na szosę, zobaczcie, że jest niziutki, jest fajny, jest taka typowa rajdówka i od przodu bardzo mi się podoba, od tyłu właśnie nie do końca mi się tak, ale od przodu jest całkiem spoczko, więc przejdźmy się nim troszeczkę teraz po tuningu. Zainstalowaliśmy sobie customowy spoiler, nie sprawdziłem, ale a nie, nie można było na tego zobaczyć, bo chyba statystyka prowadzenia była wymaksowana, więc... I powiem wam, że niby ta statystyka prowadzenia jest na maksa, to samochód wcale nie skręca, nie trzyma się drogi jakoś fantastycznie, jak na taką rajdówkę. Ten nowy Ford RS200, on się nazywa tutaj GB200 chyba w GTA, to on zdecydowanie lepiej trzyma się drogi. A właśnie, jeszcze sprawdzę, na co on ma napęd? Na 4 kapcie? Powinien mieć na 4, nie? Żeby sprawdzić jakąś taką legitną ściankę. Na przykład tutaj sobie chodźmy. Oprzemy się delikatnie. I... no myślę, że na 4. Ty, na tył ma tylko napęd! To lipa trochę. Jak to tak? Na tył ma napęd, kurde. Dziwne. No dobra, ale ma na tył napęd. I co? To jest rajdówka, więc tutaj podriftować sobie nie podriftujemy. To jest samochód mega, mega lekki, z małym silniczkiem. I raczej no tutaj nie ogarniemy jakichś fajnych osiągów. Znaczy powinno to autko fajnie skręcać. Powinno się zachowywać dosyć ciekawie na offroadach. I maksymalna prędkość 116 mil na godzinę. To jest całkiem okej, okay, no bo rajdówki nie osiągają jakichś tam ogromnych chyba prędkości. Do 200 chyba, czy 250, niecałe, może z 200 km na godzinę osiągają, z tego co kojarzę. Bo one mają, no, ta, rajdówki są tak zrobione, żeby miały krótkie przełożenia, żeby jak najszybciej osiągały prędkość jakąś tam wysoką, żeby jak najszybciej przyspieszały, krótko mówiąc, nie? No chodzi tutaj o... ale powiem wam, że... strasznie twarde to zawieszenie jest. Myślę, że samochód nadaje się tylko na szosę, ale i tak właśnie na tej szosie niespecjalnie się spisuje, bo właśnie jest tak, nie wiem, no, brakuje tu przyczepności, mimo że ta statystyka naprawdę jest wymaksowana i niby powinniśmy tutaj wymiatać, a samochód wcale nie jest taki dobry, no. Na offroadzie tym bardziej, no bo jakoś się strasznie wybija, to zawieszenie jest takie bardzo twarde, nie tłumi w ogóle żadnych nierówności. Jest ciężko skręcać tym autem. To jest takie dziwne, no bo masz tutaj fajne spoilerowanie i samochód naprawdę wygląda na taką typową rajdówkę, gdzie powinniśmy super jeździć sobie po offroadach, to się okazuje, że jest ciężko, jest naprawdę trudno jechać tym samochodem na szutrze. No nie mówię już na takim totalnym offroadzie, to już była w ogóle masakra, ale tutaj na szutrze jest lipa. Niektóre super samochody radzą sobie lepiej niż ten wóz. Trzeba praktycznie do zera zahamować, żeby pokonać jakoś solidnie, o widzicie jak się wybija tutaj, żeby pokonać jakoś solidnie zakręt, nie? A z kolei po szosie, no to jak jest szosa, jak jest taki dosyć ostry zakręt, to wtedy samochód też jakoś nie trzyma się super drogi, nie pokonuje tego zakrętu jakoś legitnie, nie? O Boże, jest strasznie, naprawdę. Spodziewalibyśmy się po tym samochodzie, że będzie jakiś fantastyczny, że będzie się super trzymał, ale tak nie jest niestety, z bólem to przyznaję. Prędkość maksymalna jest nie za wysoka, to jest oczywiście zrozumiałe. A co z przyspieszeniem? Jest chyba takie ok, to jest samochód na maksa stuningowany, więc nie wyobrażam sobie, żeby on był aż tak przeciętny, no kurde, ciężko mi to ogarnąć. Jak na moje wyczucie powinien się super prowadzić, zwłaszcza na szosie, no jest mega obniżony, więc tam na offroadzie okej, okay, może nie powinien sobie tak super radzić, ale na szosie powinien być mistrz, on tutaj nie powinno być mowy o żadnym problemie przy skręcaniu, pokonywaniu zakrętów, czymkolwiek. A ten samochód radzi sobie bardzo przeciętnie, bardzo przeciętnie. Dobra, tutaj próbuję jeszcze ten zakręcik, taki gładziutki, ładny. Na pełnym gazie, żeby nie było, na pełnym gazie, nic tutaj nie kombinowałem. Lecimy sobie tu, trochę w szosie pojeździmy. Powiedzmy, że tutaj jest odcinek rajdowy i próbujemy pokonać jakoś te zakręty fajnie. Puszczam gaz, wchodzę w poślizg, cyk. Nie wiem, czy miałem pierwszeństwo, ale dobra.
Tutaj troszeczkę na ręczny. Och, i zmuliło go totalnie, nie? Także do driftu też na pewno się nie nadaje. Tak? I ciężko jest to auto, no. Są zdecydowanie fajniejsze auto, którymi super się jeździ, nawet z klasy super. Które zdecydowanie lepiej radziły sobie i na szosie, i na offroadzie, a tutaj jest takie... Oczywiście da się nim jeździć, to może kwestia wprawy, ale tu chodzi o takie pierwsze, taką pierwszą moją styczność z tym autem, że na początku nie jest jakieś tam fantastyczne, ale może to kwestia wprawy, jak dłużej nie pojeździcie, to będzie wam jakoś to łatwiej go ogarnąć. No, na obecną chwilę jest bardzo słabo i kurde, naprawdę spodziewałem się po nich jakichś super osiągów. I się okazuje, że są samochody w tej aktualizacji, które radzą sobie dużo lepiej, na przykład ta starsza rajdówka, a ten jest taki... No i na pewno no tutaj nie ma co o czym mówić, to jest jedno coś wybuchowe, cokolwiek, co to będzie, czy strzał ze snajperki, czy ten, i po nas, nie? I po samochodzie, tak to wygląda. No i co powiecie o tej rajdówce? Jak na moje, wygląda oczywiście fantastycznie i będzie świetna na jakieś tam pokazówki, jakieś tam zloty i inne tego typu rzeczy, to spoko, nie? Ale tak to do jazdy po grze takie chyba nie. Trzymajcie się, na razie.